Hej, cieszymy się, że jesteś na naszej kolejnej szokującej historii. Miłego oglądania. Julia szła powoli z przystanku autobusowego do biura. Był wczesny ranek, październik. Dookoła szary świt. Wieje przeszywający wiatr. Deszcz. Biurowiec, w którym niedawno podjęła pracę jako sprzątaczka, znajdował się w dzielnicy przemysłowej. Daleko od przystanku autobusowego. Ale co mogła zrobić? Płaca jest dobra. To niewiele pracy, a Julia naprawdę potrzebuje pieniędzy. Teraz pracowała przez 1,5 godziny, zanim przyszedł personel, a potem jechała do innego biura w centrum miasta. Te budynki są znacznie mniej zatłoczone niż sklepy. Julia pracowała kiedyś jako sprzątaczka w dużym centrum handlowym. Gdy tylko wyszarowała podłogi, ktoś przechodził po nich w brudnych butach i wszystko zaczynało się od nowa. Niektórzy nawet wyzywająco wyrzucali przed nią śmieci. Jest sprzątaczką, więc wykonuj swoją pracę. To obraźliwe, upokarzające. Ale jaki miała wybór? Musiała jakoś żyć, wychowywać córkę. I nie ma na kim polegać. Ona i Mary same na świecie. Czasami to było takie przygnębiające. Żadnego męskiego ramienia, na którym można by się oprzeć. Julia nigdy nie zaznała rodzicielskiego uczucia. Widziała, że jej matka i ojciec byli wsparciem i zachętą nawet dla wielu dorosłych. Na przykład jej sąsiadka mogła zostawić dzieci u dziadków, żeby odpoczęły. Rodzice dawali jej prezenty i pieniądze, wspierali w potrzebie. Łatwiej jest, gdy wiesz, że nie jesteś sam, a jeśli coś jej się stanie, co wtedy stanie się z Mary? Nie mają krewnych gotowych ją przyjąć. Czy oddadzą ją do sierocińca? Julia wychowywała się w sierocińcu i nie chciała takiego losu dla swojej córki. Zazwyczaj rodzice żałują, że ich dzieci szybko dorastają. Julia natomiast cieszyła się z każdych nowych urodzin. Jej córka była o rok starsza. Mary niedawno skończyła 10 lat. Jest już w 4. klasie. Nawiasem mówiąc, jest świetną uczennicą. Ma 8 lat, jest dorosła, samodzielna. Gdyby, nie daj Boże, coś się stało, poradziłaby sobie sama. Ale oczywiście Julia chciała być przy córce jak najdłużej, dać jej to, czego sama nigdy nie miała. Ciepło, troskę, miłość, wsparcie. Mary jest taką mądrą dziewczynką. Julia marzyła o wyższym wykształceniu dla niej. Sama czuła, że mogłaby studiować i pracować na bardziej wykwalifikowanym stanowisku niż sprzątaczka. Ale tak się ułożyło życie. Co można było zrobić? Nie każdy ma tyle szczęścia. Julia, absolwentka sierocińca, pracowała jako sprzątaczka. Miała kilka placówek, 2 biurowce i centrum fitness. Udawało jej się robić jedno i drugie. Musiała jednak tańczyć z mopem przez 10 godzin dziennie. Dlatego wieczorem kobieta była bardzo zmęczona. Ale wystarczało na życie, a nawet na odrobinę radości w postaci słodyczy i dodatkowych ubrań dla Werochki. Julia lubiła ubierać swoją małą księżniczkę. Nigdy nie myślała o sobie. Po co przyciągać mężczyznę? Cóż, nie musiała. Wystarczył jej romans z ojcem Marysi, by wiedzieć, że szczęście osobiste nie jest dla niej. Oczywiście czasami marzyła o księciu, który ochroniłby ją i jej córkę przed wszystkimi trudami życia. Ale kobieta była tego świadoma. Taki mężczyzna nie istniał. To był tylko wymyślony, idealny obraz. Julia próbowała kiedyś pracy jako sprzedawczyni. Praca wydawała się mniej wymagająca, a wynagrodzenie lepsze. Ale szybko zdała sobie sprawę, że to nie była jej praca. To był sprzedawca, który musiał być ostrożny i wiedzieć, jak przekonać ją do zakupu niepłynnych towarów. A Julia nie mogła tego zrobić. Nie mogła. Zawsze była uczciwa, bezpośrednia i szczera. Właściciel usłyszał kiedyś, że nowa sprzedawczyni doradza starszej pani, by kupowała tańsze pomidory, bo są drogie i smakują jak trawa. I jeszcze tego samego dnia ją wyliczył. Po co mu tacy pracownicy? A Julia kontynuowała swoją zwykłą działalność polegającą na sprzątaniu biur, sklepów i wejść. Lokalizacje się zmieniały. Funkcja pozostała ta sama. Co za długa droga. Pracownicy biura podróżowali samochodem. Każdy miał własny samochód. Nawet młode dziewczyny i chłopcy mieli własne samochody. Julia widziała ich, gdy kończyła pracę i szła w przeciwnym kierunku do przystanku autobusowego. Pracownicy firmy przybywali do biura, a ona mogła zobaczyć jedną młodą kobietę wyróżniającą się w tłumie. Wyglądała na około 30 lat, tyle samo co ona. Czerwony, błyszczący zagraniczny samochód, ciemne okulary, rozpuszczone włosy. Wyglądała tak stylowo, tak wyrafinowanie. Julia lubiła fantazjować o tym, jakie życie prowadziła ta kobieta. Wyobrażasz sobie siebie na jej miejscu. To ona, Julia, za kierownicą luksusowego samochodu. Klimatyzacja jest włączona. Z głośników leci jej ulubiona piosenka. Ma bogatego, przystojnego męża, troskliwych rodziców, którzy zapewnili jej dobry start w życiu. W pracy jest ceniona za umiejętność sporządzania raportów i inteligentnego planowania wymarzonego życia. A budynek jest bardzo daleko. Każdego ranka Julia musiała wstawać o wpół do 4:00, najpierw na godzinną przejażdżkę autobusem przez miasto, a potem kolejne pół godziny, by powłóczyć nogami z przystanku do biura. Julia mieszkała z córką na obrzeżach miasta w 5-piętrowym budynku. Jako sierota po opuszczeniu sierocińca otrzymała malutkie jednopokojowe mieszkanie. Mała sypialnia i salon. 6-metrowa kuchnia od dawna wymagająca remontu, łazienka, skrzypiące drewniane podłogi. Ale Julia była szczęśliwa. Po tylu latach mieszkania w pokoju wspólnym, w końcu miała swój własny kąt. Julia zmieniła go w przytulne gniazdko. Oazę spokoju, gdzie mogła uciec od trudów życia. Czuła się tu swobodnie. Miała swój własny dom. Jako wychowanka sierocińca Julia poszła na studia. Wybrała zawód cukiernika. Nauka zawsze sprawiała jej przyjemność. Nauczyciele mówili, że ma doskonałą pamięć i zdolności matematyczne. Ale oczywiście wyższe wykształcenie nie wchodziło w grę. Gdy tylko opuściła sierociniec, musiała zostać wyszkolona na robotnicę. Pozostał jej tylko rok college'u, a potem niewymarzona praca, ale taka, w której nie będzie głodna. Studia były dla Julii łatwe. Został jej tylko rok. Utrzymywała się ze stypendium i pracy na pół etatu jako woźna. Ale jej plany zawodowe nie miały się spełnić, ponieważ w życiu Julii pojawił się on. Zabawny, z pozoru miły i godny zaufania. Max. Studiował na tej samej uczelni, tylko był o rok starszy. A jego kierunek był inny, technolog gastronomii, zawód bardziej obiecujący i wymagający niż zawód Julii, o czym Max co jakiś czas jej przypominał. Po studiach chłopak zamierzał odbyć służbę wojskową, a potem skończyć studia. Będę pracował dla wujka w mleczarni. Jest tam szefem działu sprzedaży, znajdzie mi dobrą posadę. Max podzielił się swoimi planami. Julia słuchała i myślała, że to szczęście. Max to prawdziwy mężczyzna, myśli o przyszłości, ma tyle perspektyw. I jest taki mądry. I jest taki logiczny. Z takim mężczyzną nie można się pomylić. Julia i Max często spotykali się na korytarzach uczelni, ale na początku nie zwracali na siebie większej uwagi. A raczej Julia lubiła go od dawna. Uśmiechnięty, żywy, zabawny, dowcipny, towarzyski, zawsze otoczony przyjaciółmi. I pewnego dnia wpadła na niego w tym samym towarzystwie kolegów z klasy, świętujących urodziny na kempingu. Wśród gości był Max. Julia ukończyła już sierociniec i zadomowiła się w nowym mieszkaniu. Czuła się szczęśliwa, bardzo dorosła i niezależna. To uczucie sprawiało, że kręciło jej się w głowie i dawało złudzenie, że cały świat leży u jej stóp. Max, jak zawsze, był w centrum uwagi. Wiele dziewczyn próbowało z nim flirtować, ale on tylko się śmiał. Julia śmiała się serdecznie z jego dowcipów. Zamieniła nawet kilka słów z lokalną gwiazdą. Poświęcił jej swoją uwagę. Wow! I nawet zgodził się z jej opinią, poparł ją w dialogu. A potem? Wtedy stało się coś niewiarygodnego. Był wieczór. Młodzi ludzie imprezowali w domku, który wynajęli na noc. Julia nagle poczuła duszność. Chciała się przewietrzyć, nacieszyć chłodem wieczoru i ciszą sosnowego lasu. Oczywiście nie zamierzała oddalać się od bazy. Nie była pewna, co się stanie. Nie chciała stać się bohaterką jakiegoś horroru. Julia postanowiła zejść nad jezioro i posiedzieć chwilę na brzegu, wsłuchując się w cykanie świerszczy i podziwiając gwiazdy, duże, jasne i w jakiś sposób bardzo bliskie. Takich nie widuje się w mieście. Po rozklekotanych schodach Julia zeszła nad wodę. Znajdowała się tam luksusowa drewniana ławka, która wciąż utrzymywała ciepło słońca, które ogrzewało ją przez cały dzień. Tak wygodnie było na niej siedzieć i obserwować fale na powierzchni jeziora i hipnotyzującą ścieżkę księżyca. I wtedy wszedł on. Max usiadł obok niego w milczeniu. Julia spojrzała na niego ze zdziwieniem. Uśmiechnął się czarująco i przerwał ciszę. Masz ochotę na towarzystwo? Wciąż pytał. Oczywiście Julia była jak najbardziej za. Sam Max traktował ją protekcjonalnie, prostą dziewczynę. Ma wokół siebie tyle laseczek z koleczu, a siedzi tu z nią. Podoba ci się impreza? Zapytał chłopak. Jest fajnie, przyznała Julia. Ale bardziej podoba mi się tutaj. Nigdy nie widziałam takich wielkich gwiazd. Nie byłaś nigdy poza krajem. Oczywiście, że tak, odpowiedziała Julia. Dom dziecka wysyłał dzieci na obóz każdego lata, ale to była wczesna noc. Więc to był naprawdę pierwszy raz, kiedy widziała rozgwieżdżone niebo, niezamglone światłami miasta. Piękne. Max zgodził się, wpatrując się w niebo. Ale wiesz, co jest jeszcze piękniejsze? Julia potrząsnęła przecząco głową. Ty jesteś, odpowiedział chłopak. Spojrzał jej prosto w oczy. Nie był to pierwszy komplement, jaki Julia usłyszała w swoim życiu. Odkąd była dzieckiem, nauczyciele mówili jej, że jest bardzo ładna, ale bycie docenioną przez faceta, i to tak popularnego, było czymś zupełnie innym. Julii zakręciło się w głowie z zaskoczenia. Czy Max naprawdę ją lubi? Obserwuję cię od dłuższego czasu, kontynuował. Jesteś piękna i skromna jednocześnie. Nie taka jak inne. Więc w końcu zdecydowałem się mu powiedzieć. Julia nie mogła uwierzyć własnym uszom. Więc Max podobał się jej od zawsze, ale był zbyt nieśmiały, by jej to powiedzieć, że był po prostu dobry w ukrywaniu swoich uczuć. Dziewczyna nie mogła sobie nawet wyobrazić czegoś takiego. Mam dość tych lalek, jak naśladowcy, kontynuował Max. A ty jesteś prawdziwa, nie taka jak inne. Dlatego mnie pociągasz. Nawet nie wiem, co powiedzieć, przyznała szczerze Julia, ale jej oczy błyszczały szczerą radością. A Max zrozumiał, nie mówiąc nic więcej. Delikatnie i bardzo delikatnie objął ją ramieniem. Spojrzał jej w oczy, upewnił się, że nie ma nic przeciwko, i pocałował Julię. Właśnie skończyła 18 lat, ale był to jej pierwszy pocałunek. W przeciwieństwie do dziewcząt z sierocińca i koleżanek z klasy, nie chodziła na randki z chłopakami i nie spieszyło jej się, by dorosnąć. Ale teraz Julia czuła się naprawdę szczęśliwa, kochana, pożądana, wyjątkowa. Max był przy niej. Ciepło i sympatia promieniowały od niego. Nagle łzy napłynęły jej do oczu. Miło było uświadomić sobie, że jest się źródłem tak silnych uczuć. W końcu Julia nigdy wcześniej nie była nikim tak zainteresowana. A teraz był on. Umówmy się, zaproponował Max. Oczywiście Julia natychmiast się zgodziła. Słowiki śpiewały w jej duszy. Wydawało się, że życie zmieni się teraz o 180 stopni i wszystko wreszcie będzie dobrze. Koniec z samotnymi wieczorami i tęsknotą za bratnią duszą. Dopiero później dziewczyna dowiedziała się od wspólnych znajomych, co tak naprawdę pociągało Maxa. Jej wolne mieszkanie, w którym mogła urządzać imprezy i tak naprawdę żyć bez rodzicielskich pouczeń i nadzoru, bez presji i moralizatorstwa. Chłopak wiedział, że Julia pochodzi z domu dziecka, a tacy wychowankowie otrzymują osobne mieszkanie. Dlatego pojawił się w jej życiu. To właśnie wtedy zapragnął wolności od rodziców, którzy ciągle czegoś od niego wymagali. Wszystko ułożyło się tak, jak sobie zaplanował. Max wprowadził się do mieszkania Julii. Teraz często odwiedzali go tam znajomi. Sąsiedzi patrzyli na niego krzywo. Nikomu nie podobały się hałaśliwe imprezy, które chłopak lubił urządzać. Ale Julia nie zwracała uwagi na te uwagi. Szczęście przesłoniło jej oczy. Max był troskliwy i opiekuńczy. Na początku dawał jej kwiaty, obsypywał komplementami i chwalił. Po głośnych imprezach zawsze sprzątał mieszkanie, wygarniając puszki zza kaloryfera, myjąc podłogi, opróżniając kosz z niedopałków. Chłopak pokazywał Julii swoje ulubione filmy. Dziewczyna wcale ich nie lubiła. Chcąc jednak sprawić przyjemność ukochanemu, zapewniała go, że jest zachwycona takimi filmami. Chodzili na długie spacery i dużo się śmiali. Czasami Max wyjeżdżał w sprawach rodzinnych, aby odwiedzić krewnych w sąsiednim mieście z rodzicami lub polecieć nad morze z matką. W takich chwilach Julia była sama i znów czuła się nieszczęśliwa i samotna. Max nie przedstawił jej jeszcze rodzicom, powiedział, że jest za wcześnie. Jej matka nie chciała, żebym wychodził za mąż przed 25 rokiem życia, mówiła, że będzie miała dzieci, problemy rodzinne się nawarstwią. Nie będzie już czasu i energii na wyższą edukację. Chcę, żebym był dużym mężczyzną. Julia wszystko zrozumiała i w milczeniu zaakceptowała zasady gry. Było jej dobrze taką, jaka była. Minęło 6 miesięcy, kiedy Julia zdała sobie sprawę, że coś jest z nią nie tak. Poranne mdłości, zawroty głowy i jet lag. Wszystko wskazywało na to, że jest w ciąży. Mimo że Max podejmował środki ostrożności. Ale w pewnym momencie coś musiało pójść nie tak. Test z apteki potwierdził te podejrzenia. Julia spojrzała na 2 kreski i poczuła mieszankę uczuć. Pierwszym i najważniejszym uczuciem była radość. Miała mieć dziecko, rodzeństwo, syna lub córkę. To było szczęście. Gdzieś w jej piersi pojawiło się ciepło, które sprawiło, że poczuła się tak lekko i przyjemnie. Ale to były uczucia. Umysł podpowiadał jej, że nie wszystko jest takie różowe. Max kończył college i wiosną wstępował do wojska. Ona sama miała jeszcze cały rok na naukę. A to bardzo wymagający czas. Musi się uczyć, pisać prace końcowe, dużo ćwiczyć. Jak sobie z tym wszystkim radzisz? Najpierw z dużym brzuchem, a potem z dzieckiem w ramionach? No i Max. Z pewnością była nadzieja, że będzie podekscytowany wiadomością o zbliżającym się ojcostwie, ale coś mówiło Julii, że nie jest na to gotowy. Chłopak nieraz dzielił się swoimi planami. Obejmowały one wojsko, uniwersytet, karierę. Z pewnością nie marzył o dzieciach. Długo wahała się, czy powiedzieć ukochanemu, że będą mieli dziecko. Będzie je miała, bez względu na okoliczności. Julia już to sobie postanowiła. Absolutnie potrzebowała krewnego na tej ziemi. A teraz już prawie go ma. Już mieszka pod jej sercem. Nigdy nie odmówiłaby takiego prezentu. Bez względu na to, co się stanie. Pewnego dnia jednak Julia wybrała swój moment. Ona i Max leżeli na kanapie, oglądając kolejny film. Facet pił piwo i chipsy i zaproponował je również Julii. Ale ona, co zrozumiałe, odmówiła. Max, będziemy mieli dziecko. Dziewczyna długo zastanawiała się, jak zacząć. W końcu zdecydowała się powiedzieć to wprost. Facet zakrztusił się swoimi chipsami. Jesteś tego pewna? Zapytał z kaszlem. Nie mogło być mowy o pomyłce. Przyglądaliśmy się temu. Jak to możliwe? To pewne. 3 testy wykazały 2 paski. To jakaś pomyłka. Max usiadł gwałtownie i przyłożył dłoń do czoła. Co za nieporozumienie. Julię nieprzyjemnie ukuło to głupie słowo. Ich dziecko to nieporozumienie. No. Max wciąż dochodził do siebie. W porządku, znajdę pieniądze. Zrobimy szybką aborcję w klinice i nawet nie będzie tego w karcie. Powinniśmy zadzwonić do Antonerego. Miał taką samą sytuację w zeszłym roku. Nie sprzeciwiła się Julia. Była rozgoryczona, że jej nadzieje się nie spełniły. Max nie chciał zostać ojcem. I co z tego? Ale ona bardzo pragnęła zostać matką. To jej wystarczało. A co nie jest? Max tego nie rozumie. Nie będzie żadnych przerw. Czy ty w ogóle wiesz, co mówisz? Chłopak stracił panowanie nad sobą. Julia patrzyła na jego przerażoną, zniekształconą twarz i nie mogła zrozumieć, co ją tak pociągało w tym słabym i rozhisteryzowanym mężczyźnie. Czy kiedykolwiek uważała go za godnego zaufania i czarującego? Doskonale rozumiem. Potrząsnęła głową. Z jakiegoś powodu czuła się teraz o wiele bardziej dorosła niż Max, mimo że był o rok starszy. Nie wydaje mi się, kontynuował chłopak. Jak zamierzasz skończyć szkołę? Z czego będziesz go wychowywać? Będziesz go karmił. Nie licz na mnie. Jestem przeciwko dziecku. Jeśli pójdziesz do sądu, będziesz miała mnóstwo kłopotów. Moja matka chrzestna pracuje w sądzie, więc tam wszystko jest załatwione. Julia słuchała cicho. Wiedziała, że Max i jego rodzice mają wszędzie swoich ludzi, gdzieś wujka, gdzieś ciotkę, gdzieś przyjaciela ojca. Musi być miło czuć się tak chronionym ze wszystkich stron. A ona sama prawdopodobnie znów będzie musiała być sama, choć teraz już nie sama. Z dzieckiem. Julia uśmiechnęła się na myśl o dziecku. Z czego się tak cieszysz? Zastanawiał się Max. Uśmiechnęła się. Co jeszcze jest zabawnego w tej sytuacji? Jesteś taka zabawna. Julia roześmiała się głośno. Ona nie jest normalna, podsumował Max. Otworzył już szafę i pospiesznie wkładał rzeczy do plecaka. Nie chcę spędzić z tobą ani minuty dłużej. Julia czuła to samo. Dobrze, że chłopak sam podjął decyzję o odejściu. Nie musiałby wyrzucać zdrajcy. Ale potem, kiedy była sama w swoim mieszkaniu, pozwoliła łzom płynąć. Oczywiście Julia wiedziała, że to będzie trudne, bardzo trudne. Ale dla dobra dziecka poradziłaby sobie ze wszystkim. Max dzwonił do Julii i wielokrotnie podchodził do niej później na uczelni, namawiając ją do usunięcia ciąży, czasem obiecując nagrodę, potem grożąc, a potem malując obraz beznadziejnej przyszłości samotnej matki. Dziewczyna starała się unikać byłego kochanka na wszelkie sposoby. Dobrze, że kończył już studia, a potem szedł na rok do wojska. Bez niego było łatwiej. Nadeszły wakacje. Kiedy Julia zdawała sesję, żołądek wciąż był poza zasięgiem wzroku. Nikt nie podejrzewał, że jest w ciąży. Ale latem wszystko stało się jasne. Termin porodu zbliżał się wielkimi krokami. Julia musiała zaktualizować swoją garderobę. Pod koniec lata badanie USG w klinice przedporodowej ujawniło płeć dziecka. Była to dziewczynka. Julia spojrzała na monitor i rozpłakała się z radości. Wyraźnie widziała profil swojej córki. Zadarty nosek, wypukłe czoło. To był cud. Zdrowy płód, urodzony około 15 października. Kobieta przy USG powiedziała obojętnie. 15 października. Ile jeszcze było do zrobienia? Julia potrzebowała pieniędzy, więc oficjalnie dostała pracę. Teraz dziewczyna nie tylko pracowała jako dozorczyni, ale także sprzątała ganki. Wynagrodzenie wzrosło kilkakrotnie, ale było też więcej pracy. Julii było ciężko fizycznie, ale co innego mogła zrobić? Miała szczęście, że ją zatrudniono. Na rozmowie kwalifikacyjnej dziewczyna starannie ukryła swój brzuch. Luźna bluzka. Potem oczywiście przewodniczący HOA powiedział jej wszystko. Więc przyszła do pracy z pępkiem, dostała oficjalną pracę. Teraz idziesz na zwolnienie lekarskie, potem na urlop macierzyński. Zdajesz sobie sprawę, że nas wrobiłaś. Wszystkie dzieciaki z sierocińca są takie podstępne i przebiegłe. Julia nic nie powiedziała. Oczywiście nie jest miło ukrywać fakt, że jest się w ciąży, kiedy dostaje się pracę. To nie było w porządku. Ale jaki miała wybór? Julia nie potrzebowała zwolnienia lekarskiego. Ciąża przebiegła zaskakująco gładko. W odpowiednim czasie poszła na urlop macierzyński, a potem nieoficjalnie kontynuowała szorowanie podłóg. Musiała zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy. Julia starannie przygotowała się do narodzin córki. Kupiła łóżeczko, wózek i ubranka dla noworodka. Na nowe rzeczy nie starczyło pieniędzy. Kto by się tym przejmował? Ważne było to, że urodzi córeczkę. Jedyną rodzinę, jaką miała na tym niewygodnym świecie. Julia zrobi dla niej wszystko i wszystko będzie dobrze. Dziewczynka urodziła się 15 października. Mary natychmiast zawołała do pokoju z głośnym płaczem. CO wywołało powódź komplementów, również ze strony położnej. Jaka ona jest silna. Jest duża. Ma głos, och, jest piękna. Julia długo decydowała się nadać dziecku imię Mary. Julia przycisnęła córkę do piersi, patrząc na jej pomarszczoną, czerwoną twarz. Łzy spływały jej po policzkach. Nie mogła poradzić sobie z uczuciami i emocjami, które ją przytłaczały. Teraz, gdy miała własne dziecko, jeszcze mniej rozumiała swoich rodziców. Jak mogli ją porzucić? Czy ci ludzie mogliby teraz żyć gdzieś spokojnie, wiedząc, że porzucili swoją córkę? Po prostu porzucili ją na stacji kolejowej i uciekli. Julia miała mgliste wspomnienia z wczesnego dzieciństwa. Czasami śniły jej się rzeczy z tamtych wczesnych dni. Ale wszystko się rozmyło. Nic dziwnego. Przecież kiedy policjant znalazł przerażoną i zmarzniętą Julię na dworcu, miała zaledwie 3 lata. Kobieta wciąż pamiętała ten moment. Była sama wśród tłumu ludzi. Wszyscy się spieszyli. W pobliżu dudnił pociąg, była przerażona i bardzo głodna. Obok przebiegła sfora bezpańskich psów. Z jakiegoś powodu to właśnie zwierzęta Julia zapamiętała najlepiej. Duże, brudne, ze stertami sierści po bokach. Ale to nie ich się wtedy bała. Przerażał ją fakt, że była sama. Wcześniej byli z nią dorośli, prawdopodobnie jej dorośli rodzice. Jeździli razem pociągami, gdzieś biegali. Siedzieli na ciemnych, zimnych klatkach schodowych, tłumy ludzi wchodziły i schodziły po nich. Czasem ktoś z nich wrzucał monetę do pudełka obok Julii. Kobieta wciąż pamiętała ten nieistotny szczegół. Dźwięk monety uderzającej o dno. Z wiekiem zrozumiała, że jej rodzice musieli prosić o jałmużnę. Ale dlaczego? Co się stało? Dlaczego nie pracowali, tylko żebrali? Julia nie wyglądała na cygankę. Niebieskie oczy, blond włosy. Policja próbowała odnaleźć rodziców dziewczynki, ale śledztwo okazało się bezowocne. Tak więc w wieku 3,5 roku Julia została sierotą w sierocińcu. Pozostawiono jej tylko imię i wisiorek w kształcie klucza. Srebrna biżuteria na prostej smyczy. Był na jej szyi w dniu, w którym znaleziono ją na dworcu kolejowym. Julia bardzo dobrze znała swoje imię. Nawet w wieku 3 lat śmiało powiedziała je policjantowi. Niestety nie pamiętała jeszcze swojego nazwiska i adresu. Imiona rodziców również wyleciały jej z głowy. Julia próbowała sobie przypomnieć, ale nic z tego nie wyszło. Kiedyś ich znała. Znała ich na pewno. Stres musiał sprawić, że straciła część pamięci. Stres w ogóle miał niszczący wpływ na jej stan. W nieznanym otoczeniu Julia nagle przestała mówić, jakby popadła w odrętwienie. Psychologowie i logopedzi próbowali z nią pracować. Ale nic nie działało. W końcu poddali się i zdiagnozowali u niej upośledzenie umysłowe. Choroba zniechęciła potencjalnych adoptujących do tej ślicznej dziewczynki. Jako dziecko Julia nigdy nie znalazła nowej rodziny. Co prawda po prawie 10 latach Julia opamiętała się i odzyskała mowę, ale było już za późno. Nastolatki niezbyt interesują adoptujących. Wolą dzieci do 7. klasy. Julia była w klasie wyrównawczej. Po odzyskaniu mowy okazało się, że jest bardzo zdolna, pięknie mówi i potrafi rozwiązywać skomplikowane problemy. Nauczyciele i wychowawcy byli zaskoczeni, ale co mogli zrobić? Tak, dziewczynka jest utalentowana. Ale czas ucieka. Po 9. klasie administracja wysłała Julię do koledżu kulinarnego. Jesteś mądrą dziewczyną, skończysz. A potem, jeśli chcesz, możesz iść na studia. Przynajmniej w ten sposób będziesz miała chleb w rękach i nie będziesz głodna. Pani Katarzyna myślała na głos. Dyrektorka domu dziecka. Julia całkiem się z nią zgadzała. Dziewczyna stała w gabinecie pani Katarzyny, nerwowo bawiąc się wisiorkiem. Tym samym z poprzedniego życia, którego prawie nie pamiętała. Julia ceniła wisiorek jako jedyne ogniwo łączące ją z rodziną. Z pewnością jakaś życzliwa, troskliwa dłoń umieściła go na szyi dziewczynki. Ktoś musiał ją przecież kochać. Dać jej taki prezent. W wisiorku było coś przyjemnego. Julia czuła się, jakby prosiła kogoś, by go dla niej kupił. Dziewczynce bardzo spodobał się kluczyk na sznurku. Podskakiwała w miejscu i błagała, żeby jej go dać. Tylko komu? Ktoś wysoki i miły. Twarz ginie we mgle. Ale jest jasne, że ta osoba się uśmiecha. Mama, tata, wujek, przyjaciel rodziny. Trudno żyć bez korzeni i bez informacji o krewnych. Kim ona jest? Skąd pochodzi? Jak wyglądało jej dzieciństwo? Czy ma rodzeństwo? Co się z nią stało i dlaczego rodzice porzucili ją i zostawili na dworcu? Jako nastolatka Julia wymyślała najbardziej niewiarygodne historie i zawsze znajdowała dobre powody dla działań swoich rodziców. Czasami byli ścigani przez bandytów, którzy chcieli odebrać Julii wpływowy biznes ojca, a jej matka i ojciec zostawili ją na stacji kolejowej, aby uchronić córkę przed represjami. Dziewczynka wyobrażała sobie, że została porwana przez cyganów, by żebrać o jałmużnę. Nawiasem mówiąc, była to wersja, którą policja badała przez jakiś czas. Ale nigdy nie znaleziono żadnych tropów. Nie chciałem myśleć, że była córką alkoholików i ludzi z marginesu, którzy po prostu nie chcieli dziecka. Chociaż była to najbardziej prawdopodobna możliwość. Ilu was było? Lamentował jeden z wychowawców, patrząc na Julię. Mam duże doświadczenie i w prawie wszystkich przypadkach, gdy znajdowano je na dworcach i bazarach, rodzice byli niegodnymi ludźmi. Masz szczęście, że żyjesz. Mogłaś wpaść pod pociąg. Albo psy by cię odciągnęły. Są takie przypadki. Dziewczynka Julia nie wierzyła, że jej rodzice mogli być jedną z tych nędznych istot, które czasem przychodziły do sierocińca odwiedzić dzieci. Chude, pomarszczone, obdarte, z rozczochranymi twarzami. Wielu bez zębów. Zawsze śmierdziały i były nieprzyjemne. Nieszczęśnicy. Pielęgniarka była oburzona. Chcą dzieci tylko za zasiłek, żeby móc z nimi pić. Kiedy kończą im się pieniądze, przypominają sobie o rodzicielstwie i czołgają się za dziewczynkami. A w takich rodzinach to tylko kłopoty dla dzieci. Lepiej tutaj, w oficjalnym domu. Ty też musisz mieć taką matkę. Tatuś może nawet nie wiedzieć, że istniejesz. Na początku dziewczynka nie mogła uwierzyć, że jej rodzice zostali zepchnięci na margines. Ale z wiekiem zrozumiała. To było możliwe. Tyle, że srebrny wisiorek był tak pięknym, wykwintnym dziełem. Nie było możliwości, by podłe stworzenia, takie jak te, które czasami wpełzały do sierocińca, wybrały dziecko do noszenia takiej biżuterii. Julia uwielbiała wisiorek i nawet kładła się spać z nim na szyi. Pewnego dnia dziewczynka odkryła, że biżuteria zniknęła. Była wtedy jeszcze w 3. klasie i nie mówiła. Co za napad złości ogarnął tę małą, cichą dziewczynkę. Julia wciąż pamiętała rozpacz, która ogarnęła ją w tamtej chwili. Wydawało się, że wraz z wisiorkiem przepadła cała nadzieja na przyszłość, na spotkanie z rodzicami. Że wszystko będzie dobrze. Julia krzyczała, miała konwulsję, nie mogła jeść ani pić. Kiedy opuściły ją siły, po prostu usiadła w kącie, kołysząc się i cicho płacząc. Jedna z pielęgniarek zorientowała się, co jest nie tak. Podczas gdy lekarze i nauczyciele próbowali poradzić sobie z dzieckiem, kobieta pospieszyła do sali gimnastycznej, gdzie grupa Julii miała niedawno zajęcia, i znalazła wisiorek. Wpadł on w szczelinę. Widząc klejnot, Julia natychmiast się uśmiechnęła. Łzy dziewczyny wyschły na jej twarzy i pojawił się szczęśliwy wyraz. Julia mocno przytuliła obojętną kobietę. Personel odetchnął, problem został rozwiązany. Szkoda, że nie wszyscy pracownicy sierocińca byli tak uważni jak ta młoda nauczycielka. Przez lata spędzone w placówce Julia musiała znosić wiele obelg i upokorzeń ze strony dorosłych, drwin ze strony rówieśników, a nawet pobić. Dziewczyna wytrzymała i czekała na ukończenie szkoły, na moment, w którym w końcu będzie wolna i niezależna. A teraz spełniło się coś, o czym Julia nigdy nawet nie marzyła. Urodziła córkę, własne dziecko. W tym celu musiała porzucić studia. Julia musiała zarabiać i opiekować się dzieckiem. Wykształcenie zdobędzie później. Teraz liczyła się tylko jej córka. Taka piękna, taka bezbronna. Sprawiała, że Julia czuła się dorosła i bardzo silna. Mary będzie miała prawdziwe dzieciństwo. Z urodzinami, spacerami po mieście z matką, ładnymi sukienkami i własnymi zabawkami. Julia zrobiłaby dla tego wszystko. Młoda matka bardzo się starała. Ciężko pracowała i poświęcała córce cały swój wolny czas. Mary wyrosła na zdrową i mądrą dziewczynkę. Odpowiadała matce miłością i troską. W wieku 7 lat Mary nauczyła się gotować i była w stanie sprzątać od przedszkola. Dziewczynka widziała, jak ciężko było jej matce i starała się jej pomóc w każdy możliwy sposób. Była również dobrą uczennicą. Mary nie musiała być zmuszana do odrabiania lekcji. Max ani razu nie zainteresował się dzieckiem. Julia nie oczekiwała cudów. Już w nie nie wierzyła. Pewnego dnia spotkała ojca swojej córki w centrum handlowym. Szedł w objęciach z ładną dziewczyną, uśmiechając się swoim charakterystycznym, czarującym uśmiechem, wpatrując się z fascynacją w oczy swojej towarzyszki. Jakie to wszystko było znajome. Młoda Julia straciła kiedyś głowę przez zachowanie Maxa, który okazał się zdrajcą i tchórzem. Ta ślicznotka też pewnie będzie rozczarowana. Julia zaczęła jej nawet trochę współczuć. Oczywiście kobieta zdawała sobie sprawę, że nadejdzie moment, w którym Mary zacznie zadawać jej pytania o ojca. Nie miała jeszcze pojęcia, co opowiedzieć dziecku. Z pewnością nie chciała kłamać i nie chciała trzymać ust na kłódkę. Julia wiedziała, jak to jest żyć, nie wiedząc nic o swoich rodzicach. Jej córka miała oczywiście więcej szczęścia. Miała matkę, ale bardzo ważne było, aby Mary wiedziała o swoim ojcu. Jakie to było skomplikowane. Julia miała nadzieję, że nie minie dużo czasu, zanim córka podejdzie do niej z poważną rozmową. Oto był budynek biurowy. W końcu dotarła na miejsce. Ochroniarz otworzył Julii drzwi. Mężczyzna po 40 zawsze uśmiechał się i mrugał do młodej opiekunki, gdy ta przychodziła do pracy, kobieta nie reagowała na te flirty. Tak jak było, były problemy, wystarczająco dużo do zrobienia, nie ma czasu na romanse. Na pragnienia też nie. Budynek jak zwykle przywitał Julię ciszą półmroku. Pracownicy pewnie dopiero budzili się i szykowali do pracy. Podłogi w korytarzach i biurach musiały zostać wytarte przed ich przybyciem. Pokój ze sprzętem i mundurami znajdował się pod schodami. Julia weszła do niego, założyła szlafrok, schowała włosy pod chustą i spojrzała na siebie w lustrze. Nie miała jeszcze 30 lat. Ale jakie zmęczone spojrzenie, te cienie pod oczami. Musi coś z tym zrobić. Może jakiś krem do twarzy. Na szyi błyszczy moja ulubiona biżuteria. Ten sam srebrny kluczyk. Julia wciąż nosiła wisiorek z przeszłości. Stał się jej swego rodzaju talizmanem. To było tak, jakby mały kluczyk był talizmanem przeciwko wszelkiemu złu i nieszczęściu. Zastanawiała się, kto założył go jej za pierwszym razem. Czy na zawsze pozostanie to tajemnicą? Uśmiechając się do swojego odbicia, kobieta wzięła wiadro i mopa i poszła na ostatnie piętro. Zawsze zaczynała sprzątanie od góry. Wiktor siedział w swoim biurze nad kolejnym raportem, który księgowy przyniósł mu do podpisania. Liczby go zadowoliły. Firma budowlana prosperowała, zyski były stałe, liczba klientów rosła. Biznes kwitnie. To świetnie. Panie Wiktor, zrobić panu kawy. Do biura wpadła sekretarka Charlotte. Dobra dziewczyna. Córka jego dawnego kolegi z klasy nie mogła znaleźć pracy po studiach. Więc poprosił ją o pracę ze starej przyjaźni. Wiktor nie odmówił. Przyjaciele i znajomi często zwracali się do niego z takimi prośbami. Sam miał bardzo małe dzieci. Ale jak małe? Dzieci w wieku szkolnym. Timmy był w 8 klasie. Weronika kończyła 5. Przystojne, dobrze wyglądające dzieciaki. Żona Krystyn nie pracowała od narodzin ich pierwszego dziecka. Poświęciła się swoim dzieciom, zabierając je na zajęcia w młodym wieku, rozwijając je. Ich spadkobiercy również uprawiali wiele sportów. Ich syn uprawiał hokej na lodzie, a córka gimnastykę artystyczną. Wszystko to oczywiście wymagało znacznych inwestycji, czasu, pieniędzy i wysiłku. Jeśli chodzi o stronę finansową, Wiktor w pełni utrzymywał rodzinę. Wszystko inne spoczywało na barkach Krystyn, a wyniki były imponujące. Od czasu do czasu jego żona zapraszała Wiktora na zawody i turnieje, w których dzieci niezmiennie osiągały doskonałe wyniki. Mężczyzna był dumny z Timmy'ego i Weroniki i bardzo lubił ich i swoją młodą żonę. Biznes. Stabilność finansowa, duży, wygodny dom, zgrana rodzina, mądra i piękna żona. Zawsze wszystko rozumie, żadnych skandali. Wspierający. Wydawałoby się, czego jeszcze potrzeba do szczęścia? Ale Wiktor nie mógł nazwać siebie szczęśliwym. W jego duszy był ból, który nigdy nie zniknął. I mężczyzna doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Był czas, kiedy Wiktor miał zupełnie inne życie. Pracował wtedy w fabryce jako zwykły operator frezarki i był zadowolony z pensji, która była tylko nieznacznie wyższa od średniego poziomu w ich prowincjonalnym mieście. Ale mężczyzna był wtedy bardzo dumny z siebie, szczęśliwy i zamożny. Wiktor nie mógł sobie pozwolić, tak jak teraz, na drogi samochód czy zagraniczne wakacje. Spłacał kredyt za importowaną lodówkę i zabierał żonę do restauracji tylko na wakacje. Nie Krystyn. Wtedy Wiktor ożenił się z dziewczyną z sąsiedztwa, Katie. Mimo to mężczyzna czuł się o wiele szczęśliwszy niż teraz, będąc odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą i ojcem dwójki wspaniałych dzieci. Charlotte weszła do biura z parującą filiżanką kawy. Wysoka, szczupła blondynka o jasnoniebieskich oczach. Tak bardzo podobna do niej. Nie. Lepiej nie pamiętać. Zbyt bolesne, zbyt trudne. Wiktor poświęcił tyle czasu i pieniędzy na psychologa. Przez jakiś czas przynosiło to ulgę, ale potem ból wspomnień powracał. Trzeba po prostu nauczyć się z tym żyć. Czasami Wiktor miał tak wiele do zrobienia, tak wiele codziennych zmartwień i obciążeń. Firma wymaga dużo czasu i uwagi. Dzieci codziennie zachwycają go nowymi sukcesami. Jego kochająca, piękna żona rozprasza go rozmowami o przyszłości. Przyjemnie jest snuć plany i marzyć razem z nią. Ciężkie myśli na chwilę odpłynęły w tym wirze. Ale gdy tylko zatrzymał się na chwilę lub zobaczył coś, co przypomniało mu tamte czasy, jakiś nieistotny szczegół, koszmar, który przeżył, znów stawał się przytłaczający. Tak jak teraz. Charlotte właśnie przyniosła kawę, a jej piękne niebieskie oczy lśniły szczególnie jasno w promieniach słońca. Wiktor natychmiast pomyślał o innych oczach. Ciekawskich, kochających, szeroko otwartych. I podobnie niebieskich. To były oczy jego najstarszej córki, jego dziewczynki, teraz starszej od Charlotte. Kiedy widział ją po raz ostatni, miała 3 lata. Julia ma teraz 29 lat i 3 miesiące. Wiktor co roku w myślach zdmuchiwał świeczki z jej imienia na torcie. I oczywiście dokładnie znał wiek swojej najstarszej córki. Mężczyzna nie miał wątpliwości, że teraz gdzieś mieszka, być może pod innym imieniem i nazwiskiem. Fakty mówiły co innego. Ale ojciec miał przeczucie. Julia żyła. Tyle, że odnalezienie jej było mało prawdopodobne. Próbował wtedy i wiele lat później. Ale nigdy nie znaleziono śladu Julii. Poczucie winy, nieodwracalna strata stały się stałymi towarzyszami Wiktora. Jego szczęście po tym, co się stało, nigdy nie było pełne. Wiktor potrafił dokładnie określić dzień, w którym po raz ostatni poczuł się spokojny i zrelaksowany. Była to data zniknięcia Julii. Niedziela. Jego dzień wolny. Tego dnia Wiktor postanowił dać Kuttiemu trochę odpoczynku. Pójdziemy z Julią nad stawy. Przejdziemy się, nakarmimy łabędzie. A ty odpoczniesz. Zawsze narzekasz na zmęczenie. Powiedział troskliwy mąż. Jak miło. Szczerze szczęśliwa żona. Taka cudowna pogoda. Dlaczego dziewczyna ma siedzieć cały dzień w domu? Ugotuję coś dobrego, kiedy cię nie będzie. Czy to właśnie oznacza dla ciebie odpoczynek? Zażartował Wiktor. Był w dobrym nastroju. Był dumny ze swojej nowej roli młodego ojca i zawsze lubił wychodzić z córką. Uwielbiał ją uszczęśliwiać. A teraz, gdy dziewczynka ma zaledwie 3 lata, jest to takie proste. Julia była szczerze zaskoczona najbardziej przyziemnymi rzeczami i uważa, że jej tata jest prawie magikiem. To niewiarygodnie dobre uczucie. Mam czas na odpoczynek i przygotowywanie pysznych smakołyków, odpowiedziała Katie. Tym bardziej, że gotowanie dla moich bliskich to prawdziwa przyjemność. Wiktor przytulił swoją żonę. Znali się od dziecka. Kiedy byli w wieku Julii, Wiktor i Katie bawili się w piaskownicy razem z innymi dziećmi z ich domu. Potem chodzili do tej samej klasy. Wiktor nawet nie pamiętał życia bez Katie. Zawsze była przy nim. Miła, wyrozumiała i godna zaufania osoba. A kiedy pojawiła się Julia, ich rodzina stała się naprawdę szczęśliwa. Wiktor pamiętał, jak witał żonę w domu po powrocie ze szpitala. Była z nim rodzina i przyjaciele. Wiktor trzymał ogromny bukiet róż i z jakiegoś powodu był bardzo podekscytowany. W końcu Katie pojawiła się na progu z zawiniątkiem przewiązanym bujną różową kokardą. Wiktor odrzucił róg koca i ze zdumieniem wpatrywał się w małą dziewczynkę. Mała dziewczynka smacznie spała. Pulchne policzki. Gęste ciemne rzęsy jak jego własne. Przez całe dzieciństwo Wiktor był żartobliwie ganiony za swoje długie rzęsy. A jakaś dziewczyna nie dostała takiego bogactwa. A teraz widział to samo u swojej córki. Było jeszcze jedno podobieństwo, mały pieprzyk nad górną wargą. Mężczyzna wciąż pamiętał, co czuł, gdy spotkał ją po raz pierwszy. Ogarnęła go ciepła fala miłości i czułości. To sprawiło, że chciał być niezawodnym obrońcą dla tego bezbronnego dziecka. Ich córka będzie szczęśliwa. Dałby jej wszystko, czego potrzebowała do bezpiecznego dzieciństwa. Uchroni ją przed trudami życia, napełni radością każdego dnia. Wiktor nie pamiętał już, że kiedyś pragnął syna. Ta mała dziewczynka, ta słodka dziewczynka natychmiast stała się dla niego centrum wszechświata. Mężczyzna z trudem powstrzymywał łzy wzruszenia. Nie chciał płakać przy wszystkich. Ale Katie oczywiście rozumiała, co dzieje się z jej mężem. Spojrzała na niego i uśmiechnęła się. Później, gdy urodził się Timmy, a następnie Weronika, Wiktor nie czuł nic podobnego. Oczywiście był szczęśliwy, że ma syna i córkę. Ale uczucie, że świat wywrócił się do góry nogami, nie miało miejsca. Może dlatego, że Wiktor był już dorosłym, ustatkowanym mężczyzną ze smutną przeszłością. A może zabrakło efektu nowości? Tak czy inaczej, narodziny najmłodszych dzieci były postrzegane przez Wiktora znacznie spokojniej niż pojawienie się Julii. Mężczyzna sam wybrał imię dla swojej pierwszej córki. Julia. Katie nie miała nic przeciwko. Jej też się podobało. Para wspólnie karmiła noworodka. Obserwowali rozwój dziewczynki z radością i zdumieniem, dumni z jej postępów. Ewoluowała. Wiktor krzyknął z zachwytu, gdy jej córka po raz pierwszy stanęła w łóżeczku na swoich wciąż wiotkich nóżkach. A potem Julia odezwała się wcześnie. Nie miała nawet 1,5 roku. Pierwszym świadomie wypowiedzianym przez nią słowem był tata. Duma i radość jej ojca nie miały granic. Był gotów powiedzieć każdemu, że jego urocza córeczka zwraca się teraz do niego poprawnie. Ktoś powiedział, że jeśli dziecko wypowie pierwsze słowo tata, następne dziecko będzie synem. Wiktor z jednej strony oczywiście marzył o spadkobiercy, ale z drugiej strony musiałby również dzielić uwagę, która teraz przypadła jego ukochanej córce, z innym dzieckiem. Nie, być może było jeszcze za wcześnie. Niech Julia jeszcze przez jakiś czas będzie jedyną księżniczką w rodzinie. Dziewczynka szybko dorastała. Minęły 3 lata, odkąd Wiktor odebrał ją ze szpitala położniczego. Te 3 urodziny ukochanego dziecka mężczyzna zapamięta na zawsze. Po raz kolejny zdmuchiwał świeczki na torcie Julii już tylko mentalnie. 4 świeczki. Potem do ich mieszkania przyjechali w odwiedziny dziadkowie z obu stron. Brat Wiktora z córkami i siostra Katie z synami. Było głośno i wesoło. Julia była tak podekscytowana świętami i prezentami, że przytulała każdego po kolei. Śmiała się radośnie, bawiła się z kuzynami i rodzeństwem, a Wiktor podziwiał swoją księżniczkę i znów był zdumiony, jak bardzo przypominała go jako dziecko. I nie tylko on to zauważył. Julia była bez wątpienia u wszystkich. I to nawet nie dlatego, że była najmłodsza w licznej rodzinie. Po prostu są takie szczere, życzliwe dzieci, które tworzą wokół siebie szczególną aurę radości i lekkości. Wokół nich wszyscy wydają się lepsi i milsi dla siebie. Julia była właśnie taką dziewczynką. Otwarta, radosna, ufna. Darem, nie dzieckiem. Czasami Wiktor, słuchając opowieści kolegów i znajomych o ich dzieciach, zazdrościł sobie. Miał dużo szczęścia z córką, a także z żoną. Młody człowiek świadomie cieszył się swoim szczęściem i mentalnie dziękował za nie losowi. Ale to wszystko zmieniło się w słoneczny majowy dzień, kiedy Wiktor postanowił zabrać córkę na spacer nad stawy. Stawy. To był i jest wspaniały park niedaleko ich miasta. Tylko 1 przystanek pociągiem. Albo pół godziny samochodem. Tyle, że Wiktor nie miał jeszcze samochodu. Zdecydowano się więc na podróż pociągiem. Ten park miał wszystko, co potrzebne do spędzenia wspaniałych wakacji z dziećmi. Wspaniała przyroda, rozrywki, liczne kawiarnie z lodami, kilka pizzerii i oczywiście same stawy, kilka dużych sztucznych stawów z łabędziami, które dzieci i dorośli uwielbiali karmić. Katie ubrała córkę tego ranka w nowy, wygodny dres i zaplotła jej piękne włosy w małe warkoczyki. Dziecko wyglądało jak lalka, nowoczesna lalka i bardzo modna. Wiktor lubił trzymać za rękę śliczną dziewczynkę. Ludzie patrzyli na nich. Mężczyzna to zauważył. Wyglądali razem wspaniale. Dostojny młody ojciec i urocza mała dziewczynka. Nastrój był wspaniały. kilka przystanków do stacji. Ojciec i córka szli pieszo. Mogli poczekać na autobus, ale pogoda była tak piękna, że nie chcieli tkwić w dusznym, za i przepełnionym przedziale pasażerskim. Na stacji kolejowej Wiktor kupił bilet dla siebie. Dzieci poniżej 7. roku życia nie musiały płacić za bilet. Pociąg odjeżdżał za 15 minut. Ojciec i córka postanowili odwiedzić lokalne sklepy. W jednym z nich kupili hot dogę i szklankę wody. To było pyszne, zauważyła Julia z pełnymi ustami. Tak, zgodził się Wiktor. Tylko że to nie jest zdrowe. Ale nie będziemy przesadzać i możemy zrobić to trochę. Po jedzeniu mężczyzna i dziewczyna kontynuowali zakupy. Gdzieś w pobliżu był stragań z zabawkami. Ale Julia zawsze cieszyła się, gdy dostała nową lalkę lub inną zabawkę z tego sklepu. Wiktor rozejrzał się więc za znajomym sklepem z zabawkami. Chciał uszczęśliwić dziewczynkę. Nagle Julia zauważyła piękny, błyszczący szyld, sklep z biżuterią. Ostatnio dziewczynka stała się świadoma swojej przynależności do płci żeńskiej i polubiła kosmetyki i biżuterię swojej matki. Dziewczynka niedawno opracowała ulubione perfumy. Po prostu wylała butelkę drogich perfum swojej żony na bluzkę. Błagała też rodziców o przekłucie uszu, by mogła nosić kolczyki jak pani Hanna z przedszkola. Żona zamierzała zabrać córkę na ten zabieg w najbliższy weekend. Oczywiście młoda faszjonistka nie mogła przegapić tak ciekawego sklepu. Wiktor z uśmiechem podążył za córką, przyglądając się błyszczącym bibelotom. Julia roześmiała się ku rozbawieniu sprzedawcy. Chcę to. Wskazała na masywną bransoletę z jasnymi kamieniami. Nie, ta jest najlepsza. Tym razem wzrok dziewczyny przykuła inna biżuteria. Wiktor zrozumiał, że muszą gdzieś po nią pójść. Ale co pasowałoby do tak drobnej dziewczyny jak Julia? Nie mógł dać jej pierścionka z bursztynem. Sprzedawczyni pomogła. Przyniosła pudełko małych, lekkich wisiorków. Pośrebrzanych, pozłacanych, z kamieniami i bez. A co najważniejsze, kształty, misie, serduszka, baletnice. W sam raz dla dziecka. Julia wpatrywała się w nie z zaciekawieniem. Jej oczy najpierw błądziły dookoła, ale potem z ufnością wzięła klucz ze stosu. Smukły, zgrabny, lekki. Wiktor zauważył, że jego dziewczynka ma dobry gust. Doskonały wybór, uśmiechnęła się sprzedawczyni. Jest srebrny. Kupię ci pasującą do niego koronkę, żebyś mogła nosić go na szyi. Julia wyszła ze sklepu szczęśliwa. 1000 razy dziękowała ojcu i sprzedawczyni. A teraz szła po peronie z koronką ze srebrnym kluczykiem na szyi. Dziewczyna zachowywała się jak prawdziwa dama. Wiktor zastanawiał się. Wygląda na to, że kobiety mają we krwi miłość do biżuterii. Skoro taka mała dziewczynka cieszy się ze srebrnego wisiorka. Wiktor i Julia świetnie się bawili nad stawami, karmiąc łabędzie, jeżdżąc na karuzeli, jedząc lody i pizzę. Towarzyska Julia, jak zawsze, nawiązała nowe znajomości. Przez kilka godzin entuzjastycznie bawiła się z dziećmi na placu zabaw. Czas mijał bardzo szybko. Nadszedł czas powrotu do domu. Nadjeżdżał pociąg. Julia niechętnie pożegnała się z dziewczynkami i chłopcami, z którymi tak dobrze się bawiła. Wzięła ojca za rękę i posłusznie poszła z nim na dworzec. Wśród tłumu oczekujących Wiktor od razu zauważył 3 chłopców w wieku 20 kilku lat. Zachowywali się bezczelnie i przeklinali, nie krępując się obecnością małych dzieci. Nikt nie odważył się ich upomnieć. To było zbyt kosztowne. Wiktor też milczał. Lepiej było trzymać się z dala od takich tematów. Nie chciał się kłócić przy Julii. Nie mógł pozwolić, by jego córka przechodziła przez tak stresujące doświadczenie. Wiktor przezornie trzymał się z dala od podejrzanego towarzystwa. Niestety Trinity okazali się być ich kolegami z wagonu. W pociągu zachowywali się równie bezczelnie i bezwstydnie. Chłopaki siedzieli na drugim końcu kabiny i nie przepuścili żadnej okazji, by dokuczyć któremuś z pasażerów. Ludzie starali się nie reagować. Wszyscy rozumieli, że będzie to pretekst do bardziej agresywnych i wyraźnie niebezpiecznych działań ze strony awanturników. Wiktor w zamyśleniu wpatrywał się w mijane pola i lasy. Słońce zaczynało już zachodzić. Julia była zmęczona spacerem. Była taka słodka, taka bezbronna. Wiktor uśmiechnął się, patrząc na córkę. Nie miał zamiaru jej budzić. Kiedy pociąg dotrze na stację, ostrożnie weźmie ją na ręce i zaniesie do domu, tak jak robił to wiele razy wcześniej. Dziewczynka jest wciąż taka mała, taka lekka, zupełnie jak Proussoł. Czy ta mała dziewczynka wyrośnie kiedyś na dużą dziewczynkę? Z pewnością będzie prawdziwą pięknością. Z tymi niebieskimi oczami. Mam ochotę zapalić. Dlatego musisz wyjść do przedsionka. Kiedy moja córka śpi, możesz wykorzystać sytuację. Mężczyzna przykrył dziewczynkę swoją kurtką. W tamtej chwili nie miał pojęcia, że to ostatni raz, kiedy to zrobi. Wyglądało na to, że wychodził tylko na kilka minut. Co mogło się wydarzyć w tak krótkim czasie? Spokojny stuk od kół był kojący, przywoływał wspomnienia z własnego dzieciństwa, kiedy był taki jak Julia teraz, jeździł pociągiem z ojcem, tylko nie na spacer do parku, a na wieś do dziadków. Teraz był tu sam tata. Drzwi otworzyły się gwałtownie i do przedsionka weszło tych samych trzech facetów, którzy hałasowali na peronie i w wagonie. Wiktor spiał się. Coś mu mówiło, że to nie na darmo. Nie można było spodziewać się niczego dobrego. Jeden z nich poprosił o papierosy dla całego towarzystwa. Wiktor nie sprzeciwił się i wręczył im 3 papierosy. Dziękuję. W przesadnie uprzejmy sposób odpowiedział mężczyzna. Najwyraźniej lider. Nawet ukłonił się w efektowny sposób. Wiktor skinął głową i już miał wychodzić, gdy najstarszy z grupy, mężczyzna po 30, zagrodził mu drogę. Zaczekaj, zapytał dowodzący mężczyzna. Mamy coś do ciebie. Widzieliśmy na stacji, że miałeś w portfelu sporo pieniędzy. Oddaj nam je jako brat. Wiktor wiedział, że ma teraz kłopoty. Dać im pieniądze? Ale gdzie była gwarancja, że potem zostawią go w spokoju? A potem, gdyby spełnił ich żądanie, jego rodzina nie miałaby z czego żyć przez resztę miesiąca. Wdać się w bójkę. Ale szanse układają się przeciwko niemu i byłaby wrzawa. Julia byłaby przerażona. Podczas gdy mężczyzna rozmyślał, prowodyr zdecydował za niego. Wyładował swoją pięść na szczęce Wiktora. Oczy mężczyzny rozbłysły jasno. Oszołomiony mężczyzna, nie myśląc o tym, co robi, automatycznie wziął odwet. Wiktor boksował od 10 do 16 roku życia. Lewy sierpowy był doskonały. Napastnik złapał się za głowę. Upadł na ziemię, ale 2 innych łajdaków rzuciło się na mężczyznę. Ciosy padały ze wszystkich stron. Wiktor został uderzony w głowę, kopnięty w plecy, w brzuch. Nie mógł utrzymać się na nogach, osunął się prosto na zimną, brudną podłogę przedsionka. Próbował zasłonić głowę rękami, ale nogi i pięści chuliganów wciąż znajdowały cel. W pewnym momencie mężczyzna zdał sobie sprawę, że mdleje. W uszach zaczęło mu dziwnie dzwonić. Jego oczy stały się czarne. Wiktor zapadł w przerażającą, ale zbawczą czerń, w której nie było bólu ani strachu. Mężczyzna obudził się w szpitalu. Otworzył oczy i natychmiast zamknął je ponownie. Ściany mebli, w połączeniu z jasnym światłem słonecznym wpadającym do pokoju przez otwarte okno, oślepiały go i przyprawiały o ból głowy. Był w sali szpitalnej. Całe ciało bolało go tak, jakby niedawno przejechał go pociąg. A może jednak? Ostatnią rzeczą, jaką pamiętał, były ciosy ze wszystkich stron i ból. Nieznośny ból. Co mu się stało? Jak się tu znalazł? Pielęgniarka weszła do pokoju, zwijając przed sobą kroplówkę. Widząc, że pacjent się obudził, uśmiechnęła się ciepło. Dobrze się spisałeś. Udało ci się. A jednak przyjęty w bardzo poważnym stanie. Nie było żadnych rokowań. Co? Co mi się stało? Wiktor był zaskoczony tym, jak słabo brzmiał jego własny głos. Z jakiegoś powodu poruszanie ustami też sprawiało mu ból. Zostałeś zaatakowany w przedsionku, pobity i okradziony. A potem wyrzucony z pociągu na pełnym gazie. To cud, że przeżyłeś. A twoja córka? Miałem przy sobie córeczkę. Niepokój nagle ścisnął serce Wiktora lodowatą dłonią. Ból i przerażenie tym, co się stało, ustąpiły. Wszystko to nagle wydało się nieistotne. Najważniejsze było wiedzieć, gdzie teraz jest Julia. Pielęgniarka spuściła wzrok. Możesz porozmawiać o tym z żoną później. Teraz najważniejszy jest odpoczynek i odzyskanie sił. Twoje obrażenia są poważne. Zawołaj żonę, zażądał Wiktor. Za wszelką cenę musiał dowiedzieć się, co stało się Julii. Zadzwonię do niej i dam znać, że wyzdrowiałeś, obiecała pielęgniarka. Godziny odwiedzin są od 4 do 7. Na pewno przyjdzie. Nie wpuszczamy odwiedzających na OIOM. Ale główny lekarz zrobi dla ciebie wyjątek. Dlaczego? Cóż, twój przypadek jest wyjątkowy. Pielęgniarka odpowiedziała wymijająco. Wiktor ledwo czekał na przybycie Katii. W międzyczasie dręczyły go niejasności i spekulacje. Julia obudziła się. Nie widziała swojego taty. Musiała się rozpłakać, przyciągając uwagę konduktorki. Ta oczywiście zabrała ją na policję. Znaleźli Katii, a ona zabrała dziewczynkę. Och, co za strach dopadł jego małą dziewczynkę. To jego wina. Dlaczego zostawił dziewczynkę samą? Nie mógł poczekać, aż wróci do domu. Mężczyznę prześladowały pytania. Dlaczego pielęgniarka nie powiedziała mu, że z jego córką wszystko w porządku? I co to miało znaczyć? Czy był to szczególny przypadek? Pielęgniarka powiedziała, że jego żona będzie mogła się z nim zobaczyć tylko dlatego, że mieli do czynienia ze szczególnym przypadkiem. Co to znaczy? Katie wpadła do pokoju punktualnie o 4:00. Blada, szczupła, zupełnie niepodobna do jego spokojnej i zawsze zadbanej żony. Młoda kobieta wydawała się drastycznie postarzała. Miała głębokie cienie pod oczami. Jej oczy były obce i przerażające. Były przepełnione przerażeniem i rozpaczą. Gdzie jest Julia? Wiktor zapytał pierwszą rzeczą, jaką zrobił, potykając się o łokieć. Patrząc na żonę, nie był pewien, czy chce usłyszeć odpowiedź. Nie było jej tam. Z oczu Katie popłynęły łzy. Odeszła, wiesz? Opamiętałeś się. To dobrze, bo teraz możesz sobie przypomnieć kilka szczegółów, które pomogą ci ją odnaleźć. Jak zaginęła? Głos Wiktora załamał się w falset. Świadomość tego, co się stało, ogarnęła go falami, przyprawiając o zawrót głowy. Wszystko, co się działo, było jak film. Albo sen. Koszmarny sen. Nasza córka zniknęła bez śladu. Policja jej szuka, przesłuchuje świadków. Ale jak dotąd żadnych tropów. Mężczyźni, którzy cię pobili, zostali znalezieni. Są w areszcie tymczasowym. Twoja sprawa jest badana. Ale nie mieli nic wspólnego ze zniknięciem Julii. To już wiemy. Wiktor wini tylko siebie za to, co się stało. Dlaczego tego dnia zabrał córkę nad stawy? Jak mógł zostawić ją samą nawet na minutę? Dlaczego dla jej dobra nie uniknął bójki z 3 łajdakami? Rany fizyczne zagoiły się stosunkowo szybko, ale te psychiczne już nie. Po tym, co się stało, Wiktor nie był już tym samym człowiekiem. Poczucie winy ciążyło na nim nieznośnie. Policja szukała Julii. Przez miesiące całe miasto i sąsiednie stacje wzdłuż trasy pociągu były pokryte zdjęciami dziewczyny. Znaleziono świadków, którzy widzieli podobną dziewczynkę w towarzystwie 2 brudnych, obdartych kobiet. Prosiły o jałmużnę na przejściu, ale nic z tego. Wiktor i Katie żyli w niespokojnym oczekiwaniu. Niepewność była przygnębiająca. Żona nie obwiniała bezpośrednio Wiktora, ale nie miała też nic przeciwko, gdy mężczyzna obrzucał się wyzwiskami za pozostawienie dziecka samego. W tamtym czasie Wiktor żałował, że nie ma wehikułu czasu. Chciał wrócić do tamtej pamiętnej nocy. Trzymałby Julię za rękę, nie puściłby jej nawet na sekundę. Mężczyzna nie mógł teraz nawet patrzeć na papierosy. Małżonkowie drżeli przy każdym telefonie. Dawali nadzieję i strach. Co by było, gdyby zaraz mieli oznajmić, że to już koniec, że niczego nie da się cofnąć. Czas mijał, śledztwo nie posuwało się do przodu. Julia została uznana za zaginioną. Niepewność wykańczała psychicznie i fizycznie. Wiktor nie mógł spać, a jeśli zapomniał o niespokojnym śnie, miał koszmary. To samo działo się z Katie. Po około roku jego żona nie mogła już tego znieść. Spakowała swoje rzeczy i wyjechała do rodziców. Nie mogę znieść tego mieszkania. Jest tu zbyt ciężko. Wyjaśniła Katie. Wiktor nie próbował jej powstrzymać. Widział, że wciąż obwiniała go za to, co stało się jej córce, i zgodził się z nią. Kto, jeśli nie on, był winny? Wiktor był sam w pustym mieszkaniu, niegdyś tak przytulnym i ciepłym. Nic nie przynosiło ulgi, ani chodzenie 20 kilometrów dziennie, ani zanurzenie się w pracy. Wiktor nie mógł jeść. W jego gardle nie było ani kęsa. Natychmiast pomyślał, siedzę tu, jest jasno, przede mną talerz makaronu. Gdzie jest teraz Julia? Co ona je? Jak się czuje? Wiktor zaczął wątpić, że jego córka żyje dopiero po 3 latach bezowocnych poszukiwań. Wtedy był już cieniem samego siebie. Mężczyzna wiedział od wspólnych znajomych, że Katie trafiła do szpitala. Nie mógł znieść tego napięcia. Czuł, że sam jest bliski tego samego. Zbawienie przyszło niespodziewanie. Pewnego dnia sąsiad z 2. piętra, mężczyzna po 40, przyszedł z butelką taniego alkoholu. Wiktor znalazł przekąskę. Uczucie przygasło. Świat nabrał nowych barw. Po raz pierwszy od lat mężczyzna poczuł ulgę. Rano jednak rozpacz i poczucie winy powróciły z nową siłą. Do tego dołączył kac. Ale Wiktor już wiedział, co robić. Mężczyzna uzależnił się od butelki. Wkrótce stracił pracę. Jest to zrozumiałe, kto potrzebuje takiego pracownika. Ale Wiktor się tym nie przejmował. W domu było wiele rzeczy, na które szybko znaleźli się nabywcy. Urządzenia, meble, odzież wierzchnia. Mężczyzna wyniósł z mieszkania prawie wszystko. Rzeczy Julii pozostały nietknięte. W rzadkich chwilach mężczyzna zdawał sobie sprawę, jak bezwartościowe jest teraz jego życie. Po co mu to było? Był przed 30. Nie chciał już w ogóle żyć. Nie było już dla niego nic jasnego i dobrego i nie będzie. Wiktor poważnie zdecydował, że nie chce dłużej pozostawać na tym świecie. To był jedyny sposób, aby raz na zawsze zakończyć jego cierpienie. Gdy podjął ostateczną decyzję, mężczyzna poczuł spokój, a nawet ulgę. Wkrótce to wszystko się skończy. Pewnego ranka szedł z kacem do lokalnego baru. Nagle uwagę Wiktora przykuła dziwna procesja. Chodnikiem szła kobieta w białym szlafroku. Niosła wózek, w którym siedziało około 3-letnie dziecko. Był to ten sam wózek, który niosła Julia, gdy zniknęła. Chłopiec i dziewczynka trzymali się wózka po obu stronach. Wszystkie dzieci były ubrane w takie same kostiumy. Bardzo różniły się od normalnych dzieci. Nie hałasowały, nie próbowały się rozproszyć, nie śmiały się. Wyglądały na przestarzałe, poważne i smutne. Serce Wiktora zatonęło. Zdał sobie sprawę, że spotkał porzucone dzieci z najbliższego domu dziecka. Wychowawca wyprowadził dzieci na zewnątrz, zabierając je na spacer za bramę. Mężczyzna wpatrywał się w nie ze zdumieniem, a całe towarzystwo podążało za nimi. Wychowawca wyglądał jak kwoka otoczona małymi kurczakami. Bezbronne, porzucone, niechciane. Życie tych maluchów dopiero się zaczynało. Spotkało ich już takie nieszczęście. Znalazły się w sierocińcu. Co czeka je w tym świecie? Kto im pomoże, kto je wesprze? Wiktor przypomniał sobie, ile miłości i troski otrzymała ich Julia. To ciepło było niezbędne dla maluchów. Wiktor nagle zdał sobie sprawę, że jest zbyt wcześnie, aby pożegnać się z tym światem. Przecież wciąż mógł się komuś przydać, uczynić czyjś los łatwiejszym i szczęśliwszym. Wokół jest tylu słabych i potrzebujących ludzi. A on jest zdrowym, silnym mężczyzną. Mógłby przenosić góry, gdyby tylko chciał. Koniec z marnowaniem potencjału na alkohol i ciężkie myśli. Wiktor jest zdeterminowany, by odmienić swoje życie. Jego córka jest bezpowrotnie stracona. To jego wina. Ale teraz ma nowy cel, stać się silnym, bogatym, potężnym i uczynić życie dzieci, które potrzebują pomocy, lepszym i przyjemniejszym. Mężczyzna rzucił picie. Okazało się to zaskakująco łatwe. Znów dostał pracę w fabryce, pracował, oszczędzał pieniądze, zdobywał doświadczenie. Kilka lat później otworzył swoją pierwszą firmę remontowo-budowlaną. Pracowników rekrutował spośród własnych kolegów. Miał odłożone pieniądze na materiały i najpotrzebniejszy sprzęt. I tak zaczęła się jego podróż w biznesie. Musiał się uczyć, dostosowywać i radzić sobie z problemami, które pojawiały się na każdym kroku. Ale wszystko się udało. Firma rosła i umacniała się. Wkrótce firma musiała otworzyć oddział. Potem następny. Początkowo za biuro służyło mieszkanie Wiktorze. Ale po pewnym czasie stało się jasne, że nadszedł czas, aby wynająć oddzielny budynek. W końcu obroty firmy rosły skokowo. Liczba klientów i pracowników rosła w tym samym tempie. Wiktor miał teraz pieniądze. Jako pracownik fabryki myślał, że dobrze zarabia. Ale teraz miał zupełnie inne możliwości. Wiktor mógł z łatwością kupić drogi zagraniczny samochód w salonie samochodowym, polecieć nad ciepłe morze o każdej porze roku, pozwolić sobie na duży dom. I to wszystko od razu. Ale mężczyzna nie spieszył się, by zadowolić się tymi korzyściami. Nadal mieszkał w swoim starym mieszkaniu i jeździł budżetowym samochodem. Wiktor przeznaczał większość swoich zarobków na rozwój biznesu, aby mieć większe dochody w przyszłości, a każdego miesiąca wydawał dużo pieniędzy na sierocińce i szpitale. Przekazywał pieniądze na fundusze dla chorych dzieci. Dokonywał również comiesięcznych przelewów na kartę Katie. Dziewczynka cierpiała na chorobę nerwową, która wymagała kosztownego leczenia. Mężczyzna ukrywał swoją pomoc. Katie myślała, że otrzymuje zasiłek od rządu. Wiktor nie był pewien, czy jego była żona przyjmie od niego pieniądze. Nawiasem mówiąc, Katie ponownie wyszła za mąż za skromnego pracownika biblioteki. Faceta znacznie młodszego od niej. Mieli syna. Życie kobiety wydawało się coraz lepsze, z czego Wiktor bardzo się cieszył. Ale choroba nie ustępowała. Mężczyzna wiedział o tym od wspólnych znajomych. Ktoś nie rozumiał odnoszącego sukcesy biznesmena, uważał go za szaleńca. Regularnie wydawać takie sumy na niejasne rzeczy. Ale większość ludzi wokół Wiktora szanowała go za jego hojność i życzliwość. Oczywiście wokół bogatego i odnoszącego sukcesy mężczyzny było wielu łowców jego serca. Piękne kobiety w każdym wieku starały się o względy utalentowanego biznesmena, wciąż młodego i przystojnego. Ale Wiktor pozostawał obojętny na swoje wielbicielki. Wydawało się, że w jego życiu jest tylko praca i pomaganie ludziom, którzy tego potrzebują. Lata mijały. Firma Wiktora stała się jedną z najlepiej prosperujących w mieście. Nazwisko mężczyzny pojawiło się na liście najbogatszych ludzi w regionie. Teraz mieszkał w wiejskim domu. Lubił te okolice. Było cicho i spokojnie. Nikt nie hałasował pod oknami ani nie pracował wiertarką od rana do nocy. Mężczyzna często odwiedzał sierocińce, bawił się z dziećmi. Oceniał sytuację, dowiadywał się o potrzeby sierocińców. Wiktor uważnie przyglądał się twarzom porzuconych dzieci. Szczególnie interesowały go dziewczynki podobne do Julii. Co by było, gdyby jego córka wychowywała się w podobnym miejscu? Wiktor oczywiście rozumiał, że nawet jeśli tak było, Julia była już dorosła. Nie znalazłby jej tutaj. Podczas jednej z takich podróży Wiktor poznał niesamowitą dziewczynę. Krystyn pracowała jako wolontariuszka, odkąd była nastolatką, najpierw w schroniskach dla zwierząt, a potem w sierocińcach. Personel chwalił tę odpowiedzialną studentkę. Ze słów pracowników Wiktor zrozumiał, że dziewczyna spędza każdą wolną chwilę w sierocińcu, bawiąc się z dziećmi, wymyślając dla nich ciekawe zajęcia edukacyjne, a nawet wykonując najcięższą pracę, która często wywołuje u starszych ludzi pisk, opiekując się dziećmi, które nie mogą chodzić. Taka troska to rzadkość wśród dzisiejszych młodych ludzi, podsumował dyrektor domu dziecka. Nie wiem, co byśmy zrobili bez Krystyn. Naprawdę potrzebujemy jej rąk. Wiktor chciał porozmawiać z bezinteresowną dziewczyną. Była bardzo ładna. Wysoka, śniada, z dużymi brązowymi oczami, które błyszczały litością i dobrocią. Niezwykłe i bardzo pociągające połączenie. Dziewczyna była studentką studiów podyplomowych na Wydziale Języków Obcych. Potrzebowała języka, aby móc pracować dla Międzynarodowej Organizacji Wolontariackiej, a tytuł naukowy pozwoliłby jej uczyć i przekonywać studentów do pomocy potrzebującym. Podczas gdy rówieśnicy Krystyn marzyli o udanym małżeństwie, ona sama marzyła o pracy z głodującymi afrykańskimi dziećmi. Krystyn była bardzo młodą kobietą. Była tylko 6 lub 7 lat starsza od Julii. Ale Wiktor wyczuł w niej pokrewną duszę. Podobnie jak on, dziewczyna nie mogła przejść obojętnie obok czyjegoś nieszczęścia. Nie mogła pozostać obojętna wobec bezbronnych dzieci potrzebujących wsparcia. Krystyn okazała się interesującą towarzyszką. dużo wiedziała. Jej osądy były głębokie i mądre ponad jej wiek. Wiktor łapał każde słowo jej nowej przyjaciółki. Ona również lubiła spędzać z nim czas. I było to bardzo zauważalne. Pewnego dnia Wiktor zdał sobie sprawę, że się zakochał. Nigdy nie wyobrażał sobie, że po tym wszystkim, co mu się przydarzyło, może się to zdarzyć. Wiktor obudził się i poszedł spać, myśląc o Krystynie. Nie mógł się doczekać spotkania z nią. Wiktor próbował ukryć swoje uczucia. Był dużo starszy. I z tym ciężarem winy na ramionach. Dlaczego ta młoda dziewczyna potrzebowała tego wszystkiego? Miała tyle planów, tyle aspiracji. Mimo to mężczyzna czuł, że jemu też na niej zależy. Krystyna jako pierwsza wyznała mu miłość. Właśnie pomagali rozładować samochód z kartonami żywności dla podopiecznych sierocińca. Zakup został opłacony przez Wiktorę. Tak się złożyło, że byli zupełnie sami w kuchni, gdzie dyrektor poprosił ich o zabranie pudełek. Nie mogę tego dłużej ukrywać, Krystyna nagle podjęła decyzję. Spojrzała Wiktorowi prosto w oczy. Ty. Zresztą chyba cię kocham i nie mam pojęcia, co teraz z tym wszystkim zrobię. To niespodziewane i bardzo przyjemne, uśmiechnął się Wiktor. Słowa dziewczyny wywarły na nim duże wrażenie. Natan był zagubiony. Od dawna nie przydarzyło mu się coś podobnego. Wiem dokładnie, jak to wygląda. Krystyna kontynuowała, spuszczając wzrok. To tylko kolejna oszustka próbująca zdobyć bogatego mężczyznę. Co? Wiktor delikatnie ujął jej dłonie w swoje. Czy ty w ogóle dopuszczasz do siebie myśl, że mogłabym tak pomyśleć? A ty nie. Moja przyjaciółka, kiedy jej powiedziałam, też tak pomyślała. I pochwaliła mnie za to. Więc ta przyjaciółka w ogóle cię nie zna. Wiktor był szczęśliwy, że w końcu mógł powiedzieć Krystynie, co czuje. Jesteś najbardziej niesamowitą osobą, jaką kiedykolwiek spotkałem. Mądrą, życzliwą. Bezstronną, szczerą. Ja też. Też nie mogę uwierzyć, że są tacy ludzie jak ty. Wykrzyknęła dziewczyna. Daleko mi do ideału, ale kocham cię. Już od dłuższego czasu. Nie chciałam ci mówić, żeby cię nie martwić na darmo. Ale okazuje się, że to jest wzajemne. I jestem szczęśliwy. Krystyna i Wiktor zaczęli się spotykać. Nadal pomagali sierocińcom. Podróżowali nawet do sąsiednich prowincji. Z każdym dniem Wiktor czuł, że Krystyna jest mu coraz bliższa. Mężczyzna nie zwlekał z oświadczynami. Dziewczyna z radością się zgodziła. Oczywiście pojawiły się różnego rodzaju plotki. Wiktor został oskarżony o zauroczenie młodą pięknością, a Krystyna nazwano łowczynią milionów i konkubiną. Para niewiele się tym przejmowała. Oboje cieszyli się swoim szczęściem. Jednak zaplanowana przez Krystynę podróż do biednych krajów afrykańskich musiała zostać odwołana. Wkrótce okazało się, że jest w ciąży. Wiktor był oczywiście szczęśliwy, gdy dowiedział się, że wkrótce zostanie ojcem, ale jednocześnie obudziły się jego obawy. Czy będzie w stanie ochronić to dziecko? Co jeśli historia Julii się powtórzy? Oczywiście Krystyna wiedziała o tym, co stało się z pierwszą córką jej męża. Para była wobec siebie otwarta i starała się żyć bez tajemnic i sekretów. Kobieta wspierała i uspokajała ukochanego najlepiej, jak potrafiła. Na świat przyszedł Timmy, a kilka lat później Weronika. Krystyna postanowiła poświęcić się swoim dzieciom. Jej kariera tłumacza i wolontariat stały się mniej ważne. Wiktor podziwiał sukces, jaki jego syn i córka osiągnęli w młodości. Zrozumiał, że to wszystko dzięki wysiłkom i cierpliwości Krystyny. Plan zakładał zabranie dziecka, a może nawet więcej niż jednego, z sierocińca, gdy Weronika i Timmy dorosną. Po zostaniu matką Krystyna zdała sobie sprawę, jak mało opieki i ciepła otrzymują sierocińce od wolontariuszy, opiekunów i innych pomocników. Wpadła na nowy pomysł: dać przynajmniej kilkorgu dzieciom w placówce pełne i szczęśliwe dzieciństwo. Wiktor zgodził się z żoną. Myśli o Julii wciąż krążyły mu po głowie każdego dnia. Była już dorosłą kobietą. Gdzie była teraz jego córka? Jak wyglądało jej życie? Stając się bogatym biznesmenem, Wiktor próbował odnaleźć Julię. Kiedy jesteś bogaty, masz zupełnie nowe możliwości. Mężczyzna wynajął prywatnych detektywów, ale to było bezowocne. Minęło zbyt wiele czasu od zaginięcia dziecka. Wykwalifikowani detektywi nie znaleźli żadnych wskazówek. Wiktor przybył do biura wcześnie tego dnia. Miał kilka raportów do skończenia przed rozpoczęciem dnia pracy. Mężczyzna nie lubił zostawać w biurze do późna. Lepiej pracował rano. Dlatego wczoraj zostawił na biurku stertę papierów. Strażnik grzecznie przywitał się z szefem, ten skinął głową i udał się na schody. Z góry dobiegał charakterystyczny szelest. Sprzątaczka myła podłogę na pierwszym piętrze. W powietrzu unosił się specyficzny zapach detergentu. Wiadro blokowało drogę Wiktorowi. Próbował je ominąć. Sprzątaczka to zauważyła. Młoda kobieta o zmęczonej twarzy. Jej blond włosy sterczały spod chustki. Pospiesznie odsunęła wiadro na bok, aby ułatwić przejście nadzorcy. Wiktor był już przyzwyczajony do takiej uległości. Ale z jakiegoś powodu ta kobieta go zainteresowała. Taka młoda, ładna, inteligentna, z otwartą buzią. Nie mogła znaleźć lepszej pracy? Dziwne, oczywiście. Ostrożnie, podłoga jest śliska, powiedziała sprzątaczka nieco winnym tonem. Nie miałem czasu wytrzeć jej do sucha. Myślałem, że minie trochę czasu, zanim pojawią się tu ludzie. W porządku, uśmiechnął się Wiktor. Następnie jego wzrok skupił się na znajomym przedmiocie z odległej przeszłości. Na piersi sprzątaczki wisiał srebrny łańcuszek z wisiorkiem w kształcie eleganckiego klucza. To właśnie tę biżuterię Wiktor kupił w strasznym dniu, w którym zniknęła jego córka. Sprzątaczka poczuła się nieswojo. Kobieta stała, nie wiedząc co robić, czy kontynuować sprzątanie, czy porozmawiać z szefem. Wiktor przyglądał się uważnie twarzy kobiety, duże niebieskie oczy, pieprzyk nad wargą. Taki sam jak u niego. Czy to możliwe? To po prostu niemożliwe. Jak masz na imię? Mężczyzna zapytał ochrypłym głosem. Julia. Moje pytania wydadzą się teraz dziwne, ostrzegł mnie Wiktor. Ale to naprawdę ważne, żebym wiedziała. Jak ma na imię twój ojciec? Nie wiem. Wyraz twarzy, ruchy, głos, wszystko było takie znajome, takie znajome. Ale Wiktor bał się uwierzyć w to niespodziewane szczęście. Aby nie rozczarować się później, zaprosił Julię do swojego biura, gdzie ich rozmowa była kontynuowana w bardziej odpowiednim otoczeniu. Wiktor dowiedział się, że Julia została znaleziona w wieku 3 lat na stacji kolejowej w mieście oddalonym o setki kilometrów. Sama dziewczynka niewiele pamiętała ze stresu, w jakim się znalazła. Dobrze, że podała swoje imię. Ale to było wszystko. Dorośli próbowali dowiedzieć się więcej o rodzinie i losie dziecka. Jednak bezskutecznie. Z relacji naocznych świadków i pobieżnych wspomnień samej dziewczynki wyłoniła się mniej lub bardziej prawdopodobna wersja. Julia urodziła się w rodzinie z marginesu społecznego. Rodzina woziła dziewczynkę po mieście, żebrząc o jałmużnę na życie. Potem dziewczynka dorosła. Nie wzbudzała już takiej litości przechodniów, a dorośli zostawili ją na stacji kolejowej z braku pożytku. I ta ozdoba. Wiktor położył palec na wisiorku. Skąd ją masz? Czy ty go w ogóle pamiętasz? Chyba któreś z rodziców mi go dało. Miałem go przy sobie, kiedy znaleźli mnie na dworcu. Zawsze myślałem, że to dziwne. Chyba ktoś mnie kiedyś kochał. Nie daje się takich pięknych rzeczy dzieciom, o które się nie dba. Julia. Wiktor w końcu odważył się wyrazić swoje przeczucie. Mam ci do opowiedzenia trudną historię. Posłuchaj jej, a zrozumiesz, dlaczego zachowuje się tak dziwnie. Wiktor opowiedział kobiecie siedzącej na przeciwległym krześle historię swojej zaginionej córki. Julia stawała się coraz błędsza, gdy opowiadał jej tę historię. Wierciła się z wisiorkiem na szyi lub kosmykiem włosów, który wypadł spod jej chusty. Myślę, że jestem pewien, że jesteś moją córką. W końcu mężczyzna skończył. Chcę w to wierzyć. Do oczu Julii napłynęły łzy. Ale boję się popełnić błąd, rozczarować się. Dla pewności moglibyśmy zrobić test dna, ale nie potrzebuję go. Głos Wiktora zadrżał. Naprawdę chciał mocno przytulić Julię, ale nie wiedział, jak zareaguje jego córka. W końcu w ogóle go nie znała i nie do końca wierzyła w to, co się stało. Oczywiście analiza potwierdziła związek między Julią i Wiktorem. Mogli to poczuć bez testów laboratoryjnych. Ale w ten sposób mieli dowód. Wiktor poczuł niesamowitą ulgę. Życie znów zaczęło się układać w jasnych barwach. Mężczyzna zapomniał już, jakie to uczucie. Ten ciężar ciążył na nim przez te wszystkie lata. W końcu został zdjęty z jego ramion. Była Julia, jego piękna, piękna córka. Co więcej, jest już dziadkiem z wnuczką Marysią. To niesamowite uczucie. Córka miała w życiu ciężko. Słuchając jej opowieści, Wiktor czuł rozpacz, że nie był w stanie ochronić jej wtedy przed tymi wszystkimi trudnościami. Ale teraz wszystko będzie inaczej. Julia nie będzie już musiała cierpieć. Nadal byłby niezawodną ochroną i wsparciem dla niej i jej wnuczki. Z Julią i wynikiem testu DNA, Wiktor przybył do domu Katie. Płakała, śmiała się, przytulała córkę. Julia zdawała się pamiętać swoją matkę. Przytuliła się do niej i też płakała. Katie wyraźnie doszła do siebie. Po jej przyjeździe Wiktor zaaranżował, aby Julia dołączyła do jego firmy jako asystentka kierownika. Wymyślił stanowisko specjalnie dla swojej córki. Miała sortować dokumenty, śledzić harmonogram wydarzeń. Coś w rodzaju sekretarki. W tym samym czasie Julia studiowała korespondencyjnie na uniwersytecie. Życie kobiety przed poznaniem ojca było trudne. Ominęła ją edukacja. Teraz nadrabiała stracony czas. Uwielbiała swoje studia. Julia i jej córka mieszkały teraz w rezydencji ojca. Mary szybko zaprzyjaźniła się z Timmym i Weronicą. Dzieci świetnie się bawiły, ich śmiechom nie było końca. Krystyna zaakceptowała Julię i Mary jako rodzinę. Była szczęśliwa, wiedząc, że jej ukochanego męża nie dręczy już poczucie winy. Początkowo Wiktor bał się zasnąć. Myślał, że obudzi się i odkryje, że śnił tylko o Julii. Nie mógł uwierzyć, że istnieją takie zbiegi okoliczności, a w historii było ich wiele. Julia podjęła pracę w jego firmie. W jego firmie, a nie w jakiejś innej. Wiktor wszedł do biura wcześniej niż zwykle i zauważył wisiorek na szyi sprzątaczki. Nawiasem mówiąc, przez lata jego córka mogła zgubić ten klejnot ze 100 razy, ale zachowała go i, co więcej, cały czas nosiła klucz na szyi. Bez wisiorka Wiktor z trudem rozpoznałby Julię jako pracownika. Nie ma przypadków. Krystyna odpowiedziała mężowi, gdy ten podzielił się z nią swoimi przemyśleniami. Wszystko jest łańcuchem prawidłowości. Wszystko wydarzyło się tak, jak powinno. Można powiedzieć, że Wiktor i Mary mieli dużo szczęścia, spotykając się ponownie. Ale do tego Wiktor musiał być silny. Ale gdybyś był Wiktorem, czy byłbyś w stanie przezwyciężyć traumę psychiczną i rzucić picie? Drodzy przyjaciele, podzielcie się swoją opinią w komentarzach.